Dzień dobry. Dzisiaj mamy do czynienia z Marcelem Pietrzakiem, który jest kandydatem do samorządu uczniowskiego. Mamy dla niego przygotowane 4 pytania, więc może zacznę. Jakie cechy według Ciebie powinien mieć uczeń, który jest w zarządzie samorządu? Przede wszystkim odpowiedzialny, miły dla uczniów. Powinien też mieć swoje jakieś cele w trakcie swojej kampanii. Poważny oczywiście. W sumie to tyle. To najważniejsze. Powiedziałeś o celach, więc może do tego przejdę. Jakie są Twoje cele na ten rok szkolny? Przede wszystkim wprowadzić imprezy szkolne, na przykład Andrzejki z szczęśliwą trzynastkę, czyli w każdy dzień, 13 dzień miesiąca nie będą zadawane prace klasowe, zadania, ani nic, kartkówki, sprawdziany. Chcę też prowadzić zawody sportowe, na przykład z koszykówki i nockę w szkole może też pomyślę i więcej wycieczek szkolnych, takich ogólnych. Dobrze, to teraz może pytanie odnośnie tego, co kierowało Tobą w momencie zgłoszenia swojej kandydatury? Podczas zgłoszenia mojej kandydatury kierowało mnie to, żeby zmienić szkołę na lepsze, przede wszystkim no, żeby uczniowie byli jak najbardziej zadowoleni z chodzenia do szkoły, żeby wstawali rano i się cieszyli tym, że chodzą do szkoły. Dobrze, to teraz czy stresujesz się nadchodzącymi wyborami? Nie, nie stresuję, ponieważ jakoś nie odczuwam za bardzo tego, że stresu, ponieważ jakoś nie odczuwam tego. Dobrze. To by było na tyle. Przedstawiamy kolejnego kandydata, Karola Burzyńskiego z klasy 8A. A więc Karol, co masz zamiar zrobić dla uczniów? Dla uczniów mam zamiar zorganizować różne dyskoteki szkolne, jakieś przedstawienia, karnawały, dni bez plecaka oraz dni bez pytania. No i ważne, żeby dawali też swoje pomysły, a ja spróbuję je zrealizować. O, dobrze. Czyli będziesz współpracował z innymi uczniami, tak? Tak. Dobrze. To teraz kolejne pytanie. Jak postrzegasz swoją posadę przewodniczącego? Postrzegam tą posadę jako osobę, która musi pomagać uczniom, muszę ich wysłuchiwać, realizować ich propozycje i pomagać im. A stresujesz się nadchodzącymi wyborami? Wyborami nie stresuję się, ale mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Dziękujemy. Z nami kolejny kandydat, Jakub Gorzków. I mamy dla niego kolejne pytania. Zacznijmy. Jakie cechy według Ciebie powinien mieć uczeń, który jest w zarządzie samorządu? Myślę, że powinien być prawdomówny, odpowiedzialny, szczery. Powinien być też bardzo kreatywny. Jak nazywa się Twój komitet wyborczy? Jesteśmy bogaci. Piękna nazwa. Dobrze. Dziękuję bardzo. Teraz następne pytanie. Dlaczego to Ty powinieneś wygrać? Nie sądzę, że powinienem wygrać. My celujemy bardziej w zastępcę. Ale nie wykluczam, żebyśmy nie wygrali. Chciałabym wygrać. Myślę, że nadaje się do tego. Dobrze, to jakie są Twoje cele na ten rok szkolny? Cele? Chciałbym umilić uczniom naukę i czas spędzony na przerwach. Na przykład różne dni tematyczne, zawody sportowe. No, jakieś dni bez pytania, bez odpowiedzi, bez kartkówek. Dziękujemy. Dziękujemy.